Czas leci nieubłaganie, więc już dzisiaj zapraszam Was do oglądania Ulubieńców Kwietnia. Klasycznie na początek pielęgnacja i chyba jako ostatnia w całym internecie poznałam w końcu markę The Ordinary, czyli kosmetyki, które można powiedzieć, że zasłynęły dzięki swoim prostym składom, ale efektywnie działającym. No i przede wszystkim to są kosmetyki, które nie zniszczą Waszego budżetu domowego, bo ceny są stosunkowo niskie jak na działanie i efekty, które można nimi uzyskać. Ja zdecydowałam się na zakup peelingu kwasowego, który jest chyba takim bestsellerem, jeżeli chodzi o tą markę. No i jest bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o swój wygląd, bo zobaczcie, że ten płyn ma taką, że ten peeling ma taki kolor trochę jak krew. No i ten kolor wynika z obecności substancji, która ma też trochę neutralizować działanie kwasu na skórze, żeby tej skóry nie popalić zbytnio. Mamy tutaj 30% stężenie kwasu AHA i BHA 2%. No i jest to peeling, który, muszę zgodzić się z dziewczynami, daje efekty już po pierwszym użyciu. Ja cały czas walczę z jakimiś tutaj nieprzyjaciółmi w strefie mojego czoła. Czasami pojawia się coś na policzkach. Mam takie czarne kropeczki, które po prostu są zanieczyszczeniem skóry i jakoś trzeba się tego pozbyć. No i właśnie peelingi kwasowe w tym celu bardzo się przydają. Bardzo skutecznie walczą też z przebarwieniami, jeżeli takowe posiadacie. Ale tutaj jedna z najistotniejszych rzeczy, która powinna się tutaj w przypadku tego peelingu teraz pojawić, to to, że ja Was bardzo proszę, jeżeli decydujecie się na tego typu kosmetyk z kwasami, które są silnie działające, i tutaj przede wszystkim czytać etykiety, bo tego peelingu nie można na skórze trzymać powyżej 10 minut i na pewno nie mogą go używać osoby z wrażliwą i taką po prostu suchą cerą, bo może Wam zrobić naprawdę kuku, więc czytajcie etykiety. No i co istotne, zawsze po użyciu takiego peelingu i w ogóle produktów kwasowych na twarzy przez jakiś tydzień po użyciu tego gagatka trzeba aplikować filtr, minimum 50, i to powinien być po prostu must, bo przy tym słońcu, które już teraz mamy, można sobie narobić jeszcze większej biedy niż na przykład przed stosowaniem takiego peelingu, więc żeby nie mieć jeszcze gorszej sytuacji na twarzy, dziewczyny, pamiętajcie o filtrach, naprawdę nie zrobi Wam to krzywdy, a moim zdaniem bardzo uratuje skórę przed ewentualnie właśnie ciemnymi plamami, które mogą właśnie powstać przy kontakcie takiej podrażnionej skóry po kwasie w zetknięciu ze słońcem, więc chciałabym, żebyście o tym pamiętały. Ja używam go 2 razy w tygodniu, trzymam go nie więcej niż 7 minut, pomimo że moja skóra jest dość odporna i nie szczypie jakoś bardzo po nałożeniu tego cuda. Natomiast kiedy nakładałam go mojemu mężowi tutaj na nos i gdzieś tam na strefę tę, którą też ma zanieczyszczoną, to po prostu piszczał, dlatego że ten kwas bardzo go piekł, więc od razu żeśmy go zmywali, bo po prostu jego skóra zareagowała no trochę inaczej niż moja. Więc tak jak mówię, nie jest to na pewno kosmetyk dla wszystkich, ale daje piękne efekty już nawet po pierwszym użyciu. Skóra jest niesamowicie gładka i ja mam wrażenie, że z każdym użyciem właśnie znikają jakieś te takie czarne kropki i jest ich coraz mniej. Po pierwszym zastosowaniu miałam wrażenie, że troszeczkę bardziej mnie wysypało, ale to podobnie no też jest normalne, dlatego że skóra się trochę oczyszcza, więc tak, moim zdaniem warto próbować. To są kosmetyki, które ostatnio trafiły też do Douglasa, więc stacjonarnie można je już kupować, ale pamiętajcie o tych filtrach, bardzo Was proszę. To teraz po tym wykładzie o pielęgnacji pora na coś przyjemnego, odświeżającego nasze zmysły. No i tutaj nowy zapach, mianowicie Jo Malone Silk Blossom. I to jest zapach, który moim zdaniem idealnie sprawdzi się na takie letnie dni. Ja pomimo tego, że nie przepadam jakoś bardzo za kwiatowymi zapachami, to tutaj ten zapach bardzo przypadł mi do gustu. Jest bardzo subtelny, taki delikatny. No i kiedy tego zapachu używałam, to spotkałam się z ciekawymi stwierdzeniami, że pachnę na przykład jakbym wyszła z drogiego spa, więc no, to jest ciekawe, jak ten zapach jest odbierany, ale myślę, że naprawdę spodoba się osobom, które lubią subtelne, takie lekkie zapachy na lato. To jest taka nuta zapachowa, która nie przeszkadza, jakby jest ledwie wyczuwalna, ale pachnie właśnie taką świeżością, takim
czystym człowiekiem, więc tak, u mnie latem teraz na wiosnę będzie królował ten zapach i pomimo, że ja dosłownie oblewam się tymi perfumami od miesiąca, robię po prostu takie rondo dwa razy wokół siebie, żeby ten zapach rozpylić, to mam wrażenie, że go nie ubywa, aż się teraz zastanawiam, ile ich tu jest, ale to jest chyba, nie wiem, setka i zobaczcie, no takie zużycie po miesiącu i tak jak mówię, kąpię się w tych perfumach praktycznie, więc są mega, mega wydajne. Dobrze, przejdziemy teraz do kolorówki i tutaj mam dwie takie tanie perełki, które chciałabym tutaj dzisiaj pochwalić. No i między innymi dzięki Waszym poleceniom pod moim ostatnim filmem, kiedy pokazywałam, że ten puder z Lovely Baking Powder skończył mi się, polecałyście bardzo gorąco ten puder z Eveline, czyli również tanią, drogeryjną opcję. To jest puder bananowy, matujący. Troszeczkę różni się od tego pudru z Lovely, dlatego że z tamtym miałam wrażenie, że nie trzeba było tak uważać, jakby ciężko było sprawić, żeby zostawił na przykład białą warstwę na twarzy. Tu natomiast ten puder trzeba dobrze wpracowywać w skórę, bo czasami biały placek lubi zostać, ale pięknie trzyma mat i naprawdę myślę, że chociażby dla tego efektu warto ten puder kupić, bo nie jest drogi. Zapach banana tutaj również jest wyczuwalny i z tym się spotykam pierwszy raz w przypadku pudru bananowego, ale dla mnie jest to naprawdę zaskoczenie ostatniego miesiąca, także bardzo Wam dziękuję za to polecenie, bo myślę, że wiele dziewczyn będzie Wam wdzięczne, jeżeli przetestują ten puder. Myślę, że do takiej cery mieszanej w kierunku tłustej, która produkuje trochę więcej tego sebum w ciągu dnia, to będzie fajna sprawa. Ja używam go również do bakingu, no i przede wszystkim nie zauważyłam tego efektu ducha na zdjęciach, pomimo tego, że właśnie czasami gdzieś tam jak się niedokładnie tym pędzlem popracuje na twarzy, to tak jak mówiłam, biała plama lubi zostać, ale jeżeli się wszystkiego dopilnuje, to jest ok. No i teraz jeszcze korektor marki Lovely, który odkryłam też stosunkowo niedawno. To jest korektor rozświetlający Magic Pen Banana i ma taki właśnie żółtawy odcień bananowy. Jeżeli oglądacie moje filmy na bieżąco, to możecie pamiętać taki korektor z MAC-a, który swojego czasu bardzo, bardzo lubiłam i używałam po prostu opakowanie za opakowaniem i on wygląda bardzo podobnie, natomiast ten korektor z Lovely mam wrażenie, że ma więcej krycia, więc dla osób, które potrzebują stricte rozświetlenia albo na przykład mają jakieś zaczerwienienia w okolicach oczu, to żółte zabarwienie w korektorze bardzo Wam pomoże te zaczerwienienia zneutralizować. Rewelacja, nie obciąża skóry, nie podkreśla suchości, także świetnie się sprawdza. Używam albo w towarzystwie jakiegoś bardziej kryjącego korektora i wtedy nakładam go tutaj tylko na tą dolinę łez, żeby ją jakby wyciągnąć światłem. Albo tak jak dzisiaj, kiedy użyłam go samodzielnie i tylko ten korektor możecie zobaczyć u mnie dzisiaj pod okiem. Moim zdaniem naprawdę daje radę. Teraz będzie trochę drożej, ale muszę powiedzieć o tych kosmetykach, bo naprawdę zasługują na uwagę. I tu na pewno Was nie zaskoczę, bo od kilku filmów na moim kanale przewijają się te gagatki. To są bronzery marki Fenty Beauty. Tutaj przypomnę, jeżeli jeszcze nie widziałyście, to na moim kanale pojawiła się nowa seria Swatch Day, w której pokazuję Wam swatche różnych kosmetyków. No i ostatnio właśnie prosiłyście o te bronzery Fenty, więc całą gamę kolorystyczną możecie tam w tym filmie zobaczyć. Inni i ja tak na dłużej zatrzymałam się przy dwóch odcieniach, mianowicie Inda Sun, który uważam za idealny odcień do konturowania dla nas Słowianek, bo ani on nie jest za ciepły, ani nie jest za chłodny, więc jakby nie ma ryzyka, że zrobicie sobie szarą plamę na policzku. Jest idealny, naprawdę idealny. Jeżeli zobaczycie go na żywo, to na pewno zrozumiecie, o co mi chodzi. Dodatkowo na duży plus bardzo zasługuje konsystencja tego bronzera, bo jest idealnie drobno zmielony, więc wszystko się pięknie rozprowadza po skórze, nie zostawia plam. No bomba, po prostu bomba. No i jeszcze jeden odcień, czyli Private Eye Island to jest odcień, którego ja używam do takiego efektu muśnięcia słońcem. Coś takiego rewelacyjny, ciepły, nie za ciepły odcień, który ma w sobie troszeczkę takiej oliwki. Idealnie zgrywa się po prostu z moim kolorem skóry. Może nie są to najtańsze bronzery, ale tutaj naprawdę płaci się za jakość tego produktu, bo praca z tymi bronzerami to jest prawdziwa przyjemność. No i tutaj ostatnio miałam też okazję uczestniczyć w warsztatach marki Hourglass w Sephorze, bo nie wiem, czy wiecie, ale Hourglass jest już dostępne i stacjonarnie, i właśnie w internecie. I
Dla mnie chyba takim największym odkryciem był produkt, który już na pewno większości z Was pewnie jest znany. To jest puder, który daje taki efekt trochę Photoshopa. Puder rozświetlający. Ja mam odcień Dim Light i to jest coś, co zrobi z Waszej skóry, nie wiem, pupę niemowlaka, tak to określę. Również dzisiaj mam go nałożonego tutaj między innymi na czoło, na nos i tutaj troszeczkę gdzieś tam na policzki. On pięknie wygładza skórę, więc jeżeli tak jak ja na przykład macie problem z jakimiś rozszerzonymi porami, to pomimo tego rozświetlenia tutaj nie ma drobiny, która tak nieładnie gra na przykład z nierównościami skóry, a wręcz przeciwnie, wygładza to wszystko optycznie i tak jak wspominałam ostatnio w filmie, mam wrażenie, że ta skóra od razu wygląda, jakby nałożyć na nią taki filtr wygładzający gdzieś w jakimś programie. Bardzo podoba mi się ten efekt. Nie jest nachalny, nie wygląda się, nie wiem, jakby się skąpało w jakimś rozświetlaczu, pomimo, że ja dzisiaj tak wyglądam, ale nagrywałam przed chwilą taki po prostu film o rozświetlaczach, więc dzisiaj mam tego rozświetlacza dużo więcej niż standardowo u mnie widzicie. Ale to jakby nie jest zasługa tego pudru tylko na twarzy, ale no rewelacja, jeżeli miałabym wybrać jeden kosmetyk tej drogiej marki Hourglass, to zdecydowanie byłby to ten puder rozświetlający, naprawdę Photoshop w pudełku. Okej, zamykamy temat kosmetyczny, bo to jest już wszystko, ale chciałabym jeszcze powiedzieć o odkryciu z AliExpress, które ostatnio trafiło w moje ręce, no i jako wielka fanka serialu Przyjaciele zamówiłam sobie ostatnio case na telefon, no i jest to oczywiście takie etui właśnie, które jak widzicie nawiązuje do tematyki serialu, tutaj są zebrane, można powiedzieć, takie najlepsze teksty ze wszystkich sezonów, ja uwielbiam po prostu, dla mnie jest to taki klasyk, który trzeba zobaczyć. Ja wiem, że nie do każdego może trafia to poczucie humoru, ale jeżeli już do Was trafi, to uwierzcie mi, będziecie wracali do tego serialu w kółko i w kółko. Ja dokładnie mam tak z moim mężem, że kończymy oglądać wszystkie sezony i wracamy od początku do pierwszego odcinka. Po prostu ten serial się nie nudzi. Więc wracając do tego etui, to etui, aż teraz sprawdziłam, kosztowało 5,79. Ja sobie nie wyobrażam, żeby gdziekolwiek stacjonarnie spotkać taką cenę, bo wszystkie zaczynają się, nie wiem, od 40 zł na tych wyspach, na przykład w centrach handlowych. Więc za 5,79 mam świetną jakość. To etui jest takie dość twarde, ale nie jest plastikowe, dzięki czemu nawet jeżeli telefon upadnie, to tutaj nic się nie dzieje, bo jest też odrobinę elastyczne i pracuje jakby razem z telefonem. Więc rewelacja. Świetna jakość wykonania. To nie jest też tak, że tu jest po prostu pikseloza i nie widać nic. Zresztą myślę, że to teraz widzicie, że ten nadruk jest naprawdę porządnej jakości. Zamówiłam sobie jeszcze jeden i oczywiście przed nagraniem tego filmu nie mogłam go znaleźć, bo wsadziłam tak głęboko gdzieś po prostu to etui, że diabeł ogonem je przykrył i przed filmem nie mogłam go znaleźć, ale tu jest taki napis z tyłu How you doing? W stylu Joey'ego. Więc tak, 5,79 z AliExpress, tyle radości. Ja w ogóle uwielbiam akcesoria do telefonów z AliExpress. Wszystko u mnie po prostu się sprawdza. No i na koniec coś, co podobno bardzo lubicie, czyli moje polecenia a propos filmów albo seriali. Ostatnio na Instagramie trąbiłam non-stop o moim odkryciu, czyli o filmie Nasza Planeta, a raczej serialu Nasza Planeta. Ja nigdy nie byłam fanką filmów przyrodniczych i tutaj u nas zawsze w domu było tak, że tata siedział przed telewizorem i oglądał te filmy przyrodnicze i ja z mamą zawsze ubolewałam, dlatego że obie jesteśmy bardzo wrażliwe i obie na takich filmach wylewałyśmy łzy, kiedy, nie wiem, pościgu albo po prostu, nie wiem, smutna scena, kiedy umiera jakieś zwierzę i my po prostu siedziałyśmy zapłakane za chwilę i cały dzień był zbani, bo humor zepsuty. Więc nigdy jakoś właśnie za tymi filmami przyrodniczymi nie przepadałam z racji tego, że niszczyło mi to nastrój i też z taką dozą sceptyzmu podeszłam do Naszej Planety na Netflixie, ale znajomy bardzo nas przekonał do tego, żeby ten serial pomimo wszystko obejrzeć. No i powiem Wam, że dawno nic mnie tak nie zaszokowało, tak pozytywnie zaszokowało, ale też przy okazji otworzyło oczy na to, co się dzieje na naszym świecie i że warto jednak zwrócić uwagę na to, co dookoła nas się dzieje. Przepięknie nakręcony. Ja jak widziałam, bo aż po prostu musiałam sprawdzić, czy to naprawdę jest serial
nakręcony kamerą, czy nie są to ujęcia, wiecie, zrobione potem w komputerze i dodano efekty specjalne. Jest tak dobrze nagrany, że człowiek się zastanawia, czy to na pewno nie jest CGI. Natomiast tak, widziałam, że ludzie, słuchajcie, czekali 2-3 lata na jakieś ujęcie, czekając zakamuflowani na przykład w dżungli, więc takie poświęcenie, żeby po prostu nagrać, nie wiem, minutowe ujęcie jakiegoś zwierzęcia albo po prostu, nie wiem, no, fauny i flory. No i jeżeli chodzi o lektora, to tutaj Krystyna Czubówna niezastąpiona. Chyba, że lubicie angielskojęzyczną wersję, to David Attenborough, myślę, że możecie kojarzyć. No i historia jest opowiadana w taki sposób, że dla mnie, dla laika takich filmów przyrodniczych, ta opowieść w naszej planecie, którą właśnie czyta Krystyna Czubówna, bo oglądamy z Krystyną Czubówną, jest czymś nowym. Ja przyzwyczajona właśnie do takiego lektora, który mówi, nie wiem, teraz hiena zaatakuje antylopę, antylopie nie udaje się przeżyć. Jakby wszystko takie pozbawione emocji. Natomiast w naszej planecie ta historia, mam wrażenie, że nabiera jakiegoś takiego ludzkiego wymiaru, że człowiek zaczyna tej przyrodzie albo zwierzętom współczuć i myślę, że to jest właśnie ta cała misja tego serialu po to, żeby my, ludzkość w końcu, żebyśmy my jako ludzkość w końcu zaczęli dbać o to, co dookoła siebie mamy i żebyśmy przestali niszczyć to, co właśnie dookoła nas jest. I to jest niesamowite, bo ja przy tym serialu płaczę i nawet teraz, jak sobie pomyślę o niektórych ujęciach, to się wzruszam. Nie, tak, to jest właśnie typowa Zuzia. Więc tak, to jest ten stopień wrażliwości, ja płaczę nawet na reklamach, więc naprawdę niewiele mi trzeba, ale cieszę się bardzo, że po moim poleceniu na Instagramie tak wiele z Was widziało ten film i że moja rekomendacja Wam się spodobała, bo no, serial po prostu trzeba zobaczyć, żeby dostrzec, jaki świat jest piękny i że dookoła nas jest masę rzeczy, o których nie mamy pojęcia, a które są naprawdę przepiękny. No i na koniec, jako wielka fanka Beyoncé, muszę tu wspomnieć o dokumencie, który ostatnio pojawił się na Netflixie, czyli Homecoming, i to jest występ Beyoncé na festiwalu Coachella i to jest koncert, który sprawia, że człowiekowi spadają kapcie. To jest takie show, którego, nie wiem, myślę, że zazdrości Beyoncé większość artystów. Beyoncé w ogóle słynie ze swojego zapału, jest takim tyranem pracy. Ona jest bardzo wymagająca, ale ten efekt po prostu widać. W tym dokumencie można zobaczyć, ile tak naprawdę pracy idzie za tym, żeby dwugodzinny taki koncert stworzyć. Z tego, co pamiętam, to praca zajęła chyba 8 miesięcy, więc wyobraźcie sobie, codziennie próby dokładnie tego samego. Rewelacja, niesamowite show z muzykami grającymi na żywo. Ja byłam na 2 koncertach Beyoncé i chyba żaden artysta nie zrobił na mnie na żywo takiego wrażenia. Przede wszystkim nie śpiewa z playbacku, tylko śpiewa na żywo i to jest kawał głosu. Także bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie jej muzykę, to zobaczcie koniecznie. I jeżeli chodzi o miesiąc kwiecień, to u mnie jest to wszystko. Ostatnio na moim kanale pojawił się nowy odcinek Makeup News, czyli takiej mojej ulubionej serii i chyba też najbardziej lubianej przez Was, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście najnowszego odcinka, to bardzo Was serdecznie zachęcam. No i pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. Trzymajcie się, dziękuję za uwagę, pa, pa!